Kevin, przed Tobą debiut przed legnicką publicznością. Wyjdziesz w wyjściowym składzie na mecz z Sandecją. Czego mogą się spodziewać kibice po Twojej grze na boisku? No, tak ja muszę powiedzieć, że cieszy mnie, że będzie grać w pierwszym składzie i że będzie robił wszystko, żeby trener i wszyscy, co będą oglądać mecz, żeby byli zadowoleni. Długo czekałeś na ten debiut, na wyjście w pierwszej jedenastce? No, długo nie, ale tak, trochę długo, bo już mam nadzieję, że to jest czwarty mecz chyba. Mamy trzy mecze w lidze, jeden w Puchar Polski. No i to jest jasne, że każdy piłkarz chce grać, nie chce siedzieć na ławce i dla mnie też to płaci, także trochę długo, no ale cierpliwość musimy mieć, także. Kevin, przed Tobą również debiut w pierwszej lidze, bo po raz pierwszy wybiegniesz w tej klasie rozgrywkowej. Czego się spodziewasz po tej lidze, patrząc na mecze, które już za nami? No, ja grałem tylko w Polsce w Ekstraklasie i wiem, że ta pierwsza liga jest dużo agresywna, ale jestem do tego gotowy i nie boję się. Jestem gotowy po prostu. Szybko załapałeś to, czego wymaga od Was trener stawowy, tą filozofię gry, która przyświeca mu podczas treningów? No, tak dużo pracowaliśmy i indywidualnie, bo ja przychodziłem w Miedzi trochę późno niż ostatni i no, musiałem mieć jakieś treningi indywidualnie, także dużo pracowaliśmy z trenerem i z wszystkimi trenerzy i myślę, że będzie dobrze, że będzie dobrze. Chciałbyś po tym meczu zostać jednak tym podstawowym obrońcą w kadrze Miedzi? No jak, to jasna wiedź, tak. Kevin, powiedz, bo w ubiegłym roku jeszcze w barwach Widzewa Łódź zmierzyłeś się z Sandecją Nowy Sącz. Niestety odpadliście wtedy z Pucharu Polski, było to właśnie w ramach Pucharu Polski. Jak wspominasz ten mecz? Jaki był to mecz przeciwko Sandecji? To był mecz, bardzo, bardzo trudny mecz, bo na wyjazd to było i zawsze w tymi w pierwszej lidze, jak grają z tymi w Ekstraklasie, tak są na 100-120%, także trudny mecz to był, a no właśnie, przegraliśmy na rzut karny, także wiem, że jutro to będzie też trudny mecz.